Panie marszałku, pani minister, dwa pytania. Pierwsze pytanie odnośnie magistrów pielęgniarstwa. Ono się powtarza kilkakrotnie. Jakby mi pani powiedziała, gdzie magister pielęgniarstwa, w której grupie według pani znajdzie się i jaki to będzie współczynnik przeliczeniowy. Tak jak mówiłam, nie potrafiłam tego znaleźć, a współczynniki, o których mówiliśmy, 0,64, to jest po prostu no coś, co chyba nie wypada nawet proponować. I drugie pytanie, czy mogłaby pani powiedzieć, która ze stron społecznych zaakceptowała ten projekt ustawy? Ponieważ to nie jest prawdą, że jesteśmy przeciwko podwyżkom, jesteśmy przeciwko tak sformułowanej ustawie, a myślę, że jeżeli dokonamy jeszcze pewnych zmian, to pewnie będzie dobre dla wszystkich. Dziękuję. Dziękuję. Pani poseł Elżbieta Radziszewska, Platforma Obywatelska.